Zowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a to jest odcinek ze Stumble Guysa. W Stumble Guysa już grałem trochę, lecz nie nagrywałem z niego, więc teraz nagram pierwszy odcinek ze Stumble Guysa i mam nadzieję, że wam się spodoba. Jak się wam spodoba, to zostawcie oczywiście łapkę w górę i subskrybujcie kanał, dobijamy 100 subskrypcji, brakuje tylko 7. Mam nadzieję, że do marca się to uda wbić lub do końca marca. No i co? Tutaj mam troszkę tych skinów, bo już mówiłem, grałem. Mało ich mam, bo trochę jeszcze muszę i tak jeszcze zdobyć. No trochę, no to jest w miarę dużo, no nie? No to jest bardzo dużo skinów, w ogóle dużo jest tych. Ja z tego co pamiętam, to był ten i ten. Te cztery, a jest jeszcze ten i ten. Okej, dobra, dziwne, ale ja też mam jednego specjalnego. Tutaj to jest taki on. Oj, dobra, ale jesteśmy w sklepie. I moi drodzy, mamy darmowe zakręcenie. Zakręćmy sobie za darmo i mam nadzieję, że wpadnie coś bardzo dobrego. Bo jak wpadnie coś niefajnego, to raczej nie, ale skin? Kucharz, nie, to będzie jeden żeton. Nie narzekam, może to zawsze się przydadzą. I moi drodzy, zobaczymy. Może później kupię sobie pakiet startowy. Dostanę 1400 i kupimy sobie Stumble Passa, bo Stumble Passa to ja bym chciał mieć, bo za 6 zł to się opłaca. Dobrze, wydaje mi się, że możemy zagrać pierwszą grę. Super Bowl Scramble, ścigaj się do mety, nie wiem co to jest. W ogóle pierwszy raz mam taką mapę, nie mam pojęcia co to jest. Dziwne jakieś mapy tutaj czasami są. Aha, no to ja, cały ja. Grać w to nie potrafię. Naprawdę, masakra jakaś. Dobra, okej. Aha, okej, dobra. Nie, no nie! Dobra, jestem jednak. Okej. Ile? Ojeju, jeszcze to dużo tam zostało. Chyba przejdę. Chyba przejdę. Chyba przejdę. A, nie przeszedłem. Nie przeszedłem. Ciekawe. Dobrze, moi drodzy, pierwszej gry sobie raczej za długo nie zapamiętamy, ale może teraz tą drugą sobie zapamiętamy. Dobrze, czekamy, co tu jest i mamy Jungle Roll, ścigaj się do mety. Grałem już w tą grę, choć nie za bardzo pamiętam, o co tu chodzi. Bo w Stumble Guysa też sporo nie grałem, ale... Ocia! Ła! Dobra, lecimy. Emotek tutaj, jak widzicie, nie mam. W ogóle. Ale dobra, lecimy. Ła! Okej. Pa, jak lecę. Dobra. Hop. Dobra. Mijamy to. Przeskakujemy. Ojeju, ale to by klacz był. No, to nieźle. Jeszcze jak się nie zakwalifikuje, to się zdenerwuje. Bo to przez swoją głupotę. No ja nie mogę. Ja jednak słaby w to jestem. Naprawdę. Ale się zakwalifikuje, zobaczycie. Ojeju, masakra jakaś. Nieźle, druga gra się nie zakwalifikowała. Może trzecia gra coś da, bo wątpię, że te dwie gry były jakoś wybitne, bo mam 3 wygrane w Stumble Guysie. Moi drodzy, to jest prawdziwy postęp, przynajmniej dla mnie. Choć pewnie do rekordu Stumble Guysa mi nieźle dużo brakuje. Ale dobra, Cannon Climb, ścigaj się do mety. Mam nadzieję, że tu się chociaż zakwalifikuję, bo jestem na przodzie. Okej. I to jest podobne do tej pierwszej mapki, co grałem. Chyba jestem pierwszy. Chyba jestem pierwszy. No, jestem pierwszy. I oby... No to... Jestem ostatni. No to nieźle. Dobra. Lecimy. Ja widziałem takie, że skróty tu robią, a to mi się nie udało. Dobra. Chyba się zakwalifikuję i to będzie pierwsza gra, w której się zakwalifikuję. Ja jestem jednak słaby w tego Stumble Guysa. No i się pewnie nie zakwalifikuję. Nie, no masakra!
Wydaje mi się, że trzeba skina zmienić, bo ten to mi jednak szczęście nie daje. Wydaje mi się, że trzeba zmienić na Cristiano Ronaldo, ale tutaj jeszcze mamy nagrodę. To jest losowa skórka zwykłe lub lepsze, więc mam nadzieję, że wypadnie mi coś dobrego. Uwaga, uwaga. I to będzie Neymar! Neymar! A nie, to jest Roberto Carlos. Dobra, gramy kolejną gierkę i mam nadzieję, że teraz w tej grze ja się zakwalifikuję do drugiej rundy, bo jak ja się nie zakwalifikuję do drugiej rundy, to na serio będzie źle, bo jednak ja nie wiem, jak te trzy gry wygrałem już, ale no dobra. To jest gra Humble Stumble, ścigaj się do mety. Wygląda gra na ciekawą, choć pewnie taka nie jest, bo znowu pewnie odpadnę w pierwszej rundzie. O, tu na przykład nie mogą się wybić. Nieźle, nieźle. Aha, to nieźle. No to super, no. Widać, kto tu jest prawdziwym botem w Stumble Guysa. Poczekajmy. No, pa, jaki gościu! Będzie mi jakimiś emotkami walił. Przejść się tego nie da. Dobra. Nie wytrzymam! Jaki ja bot, a ludzie to już przechodzą. Patrzcie, przejdę to. Chyba to przejdę. Ha! Przeszedłem! To się nazywa klasa. Przeszedłem wreszcie. Wreszcie pierwszą rundę. No, ciekawe, ciekawe, jaka gra będzie w drugiej rundzie. Chociaż już się boję, bo pewnie gra w drugiej rundzie będzie jakaś słaba i pewnie znowu się nie zakwalifikuję, ale mam nadzieję, że będzie taka idealna pode mnie, że się zakwalifikuję do tego finału i że wygram grę. No bo byłoby ciężko, tak? Dobrze, co to jest za mapa? Bombardment. No ciekawe, ciekawe, nie powiem, że nie. No ale dobra, nie rozumiem, o co tu chodzi chyba. Nie wiem, o co tu chodzi. Jakiś sta... Aha, to i to rozwala pewnie te, dobra. Już rozumiem, o co tu chodzi. Choć pewnie mi się nie uda tu utrzymać. Chociaż pa, oni na tym stoją, może ja też na tym stanę. I co mnie tu... Moi drodzy, to jest chyba najwyższa pora, aby kupić pakiet startowy. Więc, moi drodzy, ja kupuję i widzimy się za kilka sekund. Dobra, widzowie, ja już kupiłem tą specjalną ofertę. Jak widzicie, mam 1435 gemów. I wydaje mi się, że możemy sobie kupić Stumble Passa. Aktywujmy Stumble Pass. I mamy Stumble Passa i pierwszy skin Boxing Pro. No ciekawy ten skin. I Stumble Pass ma poziomów 30. No, czyli tak normalnie. Mamy tutaj jeszcze jakieś te. To sobie weźmy. Mamy zakręcenie tutaj. Mam nadzieję, że coś fajnego wypadnie. Uwaga, jakaś legenda może. Uwaga, to jest jakiś pilot. Pilot hover. Dobra. A sobie jeszcze kupmy. Odbierzmy. Odbierzmy. Okej, okay, dobra. Jakaś emotka. Odbierzmy. O, tu na dole jeszcze mamy. Nie zauważyłbym. Dobra, ale zobaczmy. Uwaga. Epik jakiś. Rzadki, rzadki. Nie, to jest chyba duplikat, no. Convert tu. I mamy zakręcenie rzadkie lub lepsze. Mam nadzieję, że coś dobrego wypadnie. Uwaga. Legenda? Nie, jakiś lew. Dobra, okej. Okay. Kupmy sobie jeszcze. Okej. Okay. Hop. Mamy 50. Lecimy sobie dalej. Odbieramy i kolejny mamy tutaj zakręcenie. Mam nadzieję, że coś dobrego wypadnie. Uwaga. I to będzie lis? To będzie lis. Nie, to jest ten. Fox, to jest lis, no lis.
kupmy sobie kolejne. Mamy kolejne zakręcenie. Zobaczmy, co tu wypadnie. Uwaga. Uwaga, tutaj wypadnie epicki... Nie, pingwin. Ja już chyba mam, no mam. Dobra, lecimy dalej. Tu jest jakaś emotka KO. Mamy animację kolejną. Odbieramy sobie dalej. I tutaj mamy klejnoty. O. Jeszcze sobie odbierzemy, hop. Tutaj mamy ten. Dobra. Patrzymy, patrzymy, co nam tutaj wypadnie. I uwaga, czy to będzie legenda? Nie, to będzie zwykłe. I to jest Stumble Julia. Dobra, odbieramy sobie ten. Kolejny, tutaj jakieś mi powiadomienie z Discorda przyszło. Mamy szczęśliwe zakręcenie, rzadkie lub lepsze. Uwaga, zobaczymy, co nam wypadnie. Legenda? Czy epickie? Epickie. Jakiś doktor Neo. Dobra, mamy kolejne tutaj klejnoty. Okej. Okay. Odbierzemy sobie. Okej. Okay. Kupimy sobie kolejny poziom. Odbieramy, odbieramy. I mamy szczęśliwe kręcenie. Zwykłe lub lepsze. I uwaga, co nam tutaj wypadnie. Rzadki czy... A jednak nietypowy. Dobra, Stumble Mage. Zobacz, czy na dole wszystko odbierałem. Wszystko odbierałem. Dobra, tutaj mamy kolejny poziom. Odbierzmy sobie. Uwaga, co nam wypadnie. I wypadnie nam rzadki. To jest taki rycerz, dobra. I nie mamy już na następny. To mamy jeszcze darmowy spin przecież, no właśnie. Mamy darmowy spin, zobaczymy, czy tu nam żetony wylecą. Fajnie by było, jakby takie 150, 450 żetonów nam wyleciało. 10 klejnotów? 10 klejnotów! Idealnie, moi drodzy, idealnie. Okej, okay. Idziemy sobie w Stumble Passa. Hop, odbieramy. Dobra, odbieramy pięknie. Jeszcze możemy tu sobie odebrać. Odbieramy i nie stać już na nas następny. Trochę odebraliśmy, ponad połowę odebraliśmy. I co, moi drodzy, mam poziom, czy ja nie wiem, czy to się poziomem nazywa. Mam 20 level karnetu. I moi drodzy, jak chcecie mnie dodać do znajomych, to ja was to później dodam. Tylko musicie mnie subskrybować i napisać w komentarzu swój nick z gry. I podsumujmy jeszcze te zakupy. Dostosuj. Ile mi skinów przybyło? No, trochę mi przybyło. Widzę, że bardzo dużo fioletowych mi przybyło. Troszkę niebieskich, no. Dużo. Choć i tak jeszcze dużo mi zostaje do zdobycia. Ale emotki tutaj mamy. Zobaczmy, co to. Dajmy sobie za Gigi. Okej. Okay. Toka, oto pewnie będzie jakiś wjazd. Dajmy sobie za to. Jeszcze trochę mi zostaje. Dobra. Mam jeszcze tutaj tańce. No, to jest takie słabe. Animację to mam tutaj jakąś fajną. I kroki. Dodajmy sobie. To jest chyba zwykłe, no. Ustawmy sobie. Jeszcze zobaczmy. O! Korony. No. Zobaczmy, kto jest najpopularniejszy w Polsce. Znaczy najlepszy w Polsce. To jest Noter. 86 tysięcy. No, dużo. Mamy jeszcze 126 tych żetonów, moi drodzy. Zobaczmy, ile można z tego jeszcze kupić. 126. To można kupić 3 epickie skórki lub lepsze. Ale to już sobie zostawimy na następny odcinek. Więc, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie pierwszego odcinku ze Stumble Guys i widzimy się w kolejnym. Cześć!